Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie. Kto tutaj dzisiaj ze mną będzie? Zaraz zobaczymy. Dam Wam chwilę, żebyście się pojawili. Ja sobie też tutaj wszystko poustawiam. Okej, okay, cześć Anno, witam Cię kochana. Jestem po prostu w takim słońcu, że niewiele widzę na wyświetlaczu, ale mam laptopa, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj wytrzymam. Myślałam, że na zewnątrz będzie dobrą opcją, żeby robić live, bo jest trochę spokojniej, ale okazuje się, że jest po prostu tak gorąco, jest tak gorąco na zewnątrz. W takim zaciemnieniu, w którym sobie usiadłam, w zaciszu bym powiedziała, bo nie w zaciemnieniu. Cześć Edyta, hej, hej, hej Justyna, witajcie dziewczyny, cześć Paweł. Dzisiejszy live jest bardzo, bardzo ważnym live'em dla mnie i ja już któryś raz z kolei do tego tematu wracam, ale ten temat cały czas mam wrażenie, że potrzebuje być podnoszony, że tak powiem, do góry i poruszany, ponieważ nastąpił pewien trend kilka lat temu i ten trend, on ma tak mocno wzrostowy skok, idzie w takim kierunku przekonania, że nie jesteśmy w stanie poukładać sobie życia, nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi, jeżeli nie mamy ogarniętej przeszłości, jeżeli nie mamy wyczyszczonej przeszłości, jeżeli nie mamy naprawionych jakichś zaszłych tematów z dzieciństwa, rzeczy związanych z naszymi rodzicami, rzeczy związanych z rodem, bo to oczywiście tak ląduje jedno po drugim. I ten temat cały czas gdzieś wypływa, cały czas gdzieś wypływa i systematycznie stykam się z osobami, które cały czas podnoszą to jako ważną rzecz i że tak naprawdę bez tego nie jesteśmy w stanie absolutnie nic zrobić. Okej, okay, Magda pisze, że tylko mnie widzi. Dajcie mi znać, czy mnie dobrze słychać. Ja w ogóle przeniosę się, bo jest mi po prostu tutaj tak gorąco, że nie dam rady wytrzymać dłużej, a chcę tego live'a dla Was poprowadzić, więc przy okazji przeniesiemy się w lepsze miejsce. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić za jednym razem. Okej. Okay. Przeniesiemy się w miejsce, gdzie jest, że tak powiem, trochę więcej cienia. Może mniej przyjemny wygląd, ale więcej cienia, a chodzi o to, żebyście otrzymali wartość tego live'u. Bo chcę się z Wami podzielić swoim doświadczeniem i również tym, dlaczego tak naprawdę w ogóle przyszło, skąd mi w ogóle przyszedł do głowy pomysł. O, teraz jest lepiej. Okay. Teraz przynajmniej Was widzę też na wyświetlaczu telefonu. Ok, skąd w ogóle przyszedł pomysł w moim życiu, skąd przyszedł pomysł tego, żeby w ogóle wchodzić w przeszłość? Pomijając wszelkie aspekty dotyczące psychoterapii, psychologii, która się opiera na przeszłości, bo wiadomo, że idąc na takie spotkanie z psychoterapeutą czy z psychologiem, zaczynamy od tego, co się dzieje tu i teraz, ale oczywiście wszystko się odnosi do naszego dzieciństwa, do naszej przeszłości, do tego, że korzenie naszych problemów bądź tego, co się zadziewa w naszym życiu nie tak, mają miejsce w przeszłości, mają miejsce w naszym dzieciństwie. I pomijając wszystkie te aspekty, ja również zahaczyłam o tą klasyczną formę terapii przez kilka lat i potem jakby odeszłam od tego, ponieważ nie widziałam, żeby to przynosiło efekty, których ja potrzebuję, przynajmniej te efekty nie były na tyle znaczące. Więc zaczęłam poszukiwać trochę innych źródeł. I co się stało? Słuchajcie, opowiem Wam, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, dlatego że przez ostatnie lata bardzo głęboko i intensywnie pracowałam z przeszłością, wykorzystując techniki i narzędzia do pracy z przeszłością, takie jak praca z wewnętrznym dzieckiem, czy praca z podświadomością, uzdrawianie matczynej rany, różnego rodzaju formy medytacji, różnego rodzaju kwestie dotyczące wybaczania, jakichkolwiek rodzinnych uwikłań, wzorców pokoleniowych, rodowych i tak dalej, to wszystko jakby miałam
w swoim zakresie i bardzo głęboko w tych tematach pracowałam. Natomiast skąd się to w ogóle wzięło w moim życiu? Bo to nie było tak, że była pewna ciągłość i ja zdecydowałam się, że jest to naturalna kolej rzeczy. Nie, w pewnym momencie mojego życia, kiedy wszystko jakby runęło, trafiłam na EFT, plącze mi się język, teraz muszę złapać to, co chcę Wam powiedzieć. Trafiłam na EFT i EFT jest to technika opłukiwania konkretnych punktów na swoim ciele, która ma na celu przywrócenie równowagi energetycznej. I w moim życiu EFT towarzyszyło mi przez blisko około 2 lat i to było bardzo, bardzo intensywne. Ja to robiłam codziennie, kilka razy dziennie nawet, za każdym razem, kiedy czułam, że mam spadek emocjonalny, zaczynam być zdenerwowana, czy pojawia się jakiś lęk, wskakiwałam od razu, robiłam sobie rundkę i od razu wszystko wracało do normy. Możecie sobie obejrzeć na moim kanale na YouTubie i na moim blogu również jest informacja o tym dokładnie, czym jest EFT, jeżeli nie mieliście nigdy wcześniej do czynienia z EFT, czyli Emotional Freedom Techniques, zabrakło mi tego słowa freedom. I możecie sobie tam zerknąć na to. I co się stało? W pewnym momencie jakby to wszystko super ekstra płynęło i fantastycznie szło, ale wokół mnie zaczęli pojawiać się ludzie, którzy pokazywali mi i mówili, nie w jakiś sposób taki, żeby mnie namawiać, ale cały czas wspominali o wewnętrznym dziecku, o uzdrawianiu matczynej rany itd., itd., podsyłając różnego rodzaju materiały. I w pewnym momencie sobie pomyślałam, te EFT super przynosi efekty, ale być może jeżeli ja przeskoczę na to, co oni robią, patrząc jak to ich życie się zmieniło, bo oczywiście podpierali się zmianą, która nastąpiła w ich życiu, czyli z jakiego dołu emocjonalnego, z jakich dramatów życiowych wyszli dzięki właśnie pracy z przeszłością, pomyślałam sobie, okej, w takim razie co stoi na przeszkodzie, żebym ja również zaczęła to robić. Wtedy być może te EFT razem z tym, z tą pracą z przeszłością po prostu wywali mnie wręcz w kosmos i pouzdrawiam sobie wszystko, ogarnę wszystko, nie będę miała już w ogóle żadnych zaszłości dotyczących z przeszłości. Wszystko będzie po prostu płynęło. Bo o co, słuchajcie, chodzi? Jestem przekonana, że każdy z Was, ktokolwiek, kto wszedł w pracę z przeszłością, kto czuje, że potrzebuje coś tam uzdrawiać, że potrzebuje zagrzebać się w te wydarzenia, które się zadziały, czy w te traumy, czy wyjść w dzieciństwo, czy cokolwiek pojawia się w Waszym życiu i wiecie, że to, co tu i teraz, jakiekolwiek niedogodności Waszego życia, że to ma połączenie z przeszłością, to Waszym celem prawdopodobnie nie jest samo w sobie wchodzenie w tą przeszłość, uzdrawianie tej przeszłości, tylko domyślam się, że Waszym celem jest podobna rzecz, która była moim celem, czyli poczucie wolności, po prostu wolności wewnętrznego spokoju. To był mój cel, żeby poczuć wreszcie się wolna, żeby przestać być w jakikolwiek sposób obciążona tymi czynnikami wszystkimi, które miały miejsce dawno, dawno temu. I tak naprawdę wyłączam sobie tutaj, bo mi ktoś przeszkadza, żebyśmy mogli mieć tego live'a. Okej. I tak naprawdę właśnie w momencie, w którym zaczęłam robić EFT i te EFT przynosiło fantastyczne rezultaty, spojrzałam sobie na ludzi, którzy zaczęli być dla mnie swoistymi autorytetami w swoim rozwoju osobistym i w ścieżce duchowej, którą przeszli i pomyślałam sobie, okej, dlaczego nie? Jeżeli u nich to przyniosło takie fantastyczne rezultaty, to co dopiero będzie u mnie? No po prostu bomba, kosmos. Więc zaczęłam wchodzić sobie w pracę z wewnętrznym dzieckiem i uczyć się tego i uczyć się bardzo, bardzo intensywnie, jak pracować ze sobą właśnie poprzez uzdrawianie przeszłości, przez uzdrawianie matczynej rany, przez pisanie listów do wewnętrznego dziecka, przez prowadzenie dziennika i w ogóle wszystkiego, co się tak naprawdę wiąże z tą pracą z przeszłością. Zaczęłam zahaczać o sesje hellingerowskie, o pracę z rodem, o uzdrawianie energetyczne, uzdrawianie praniczne, wiele, wiele, wiele aspektów, łącznie z radykalnym wybaczaniem, Theta Healing. To wszystko jakby zaczęło być w obszarze mojego warsztatu i na tyle mocno się w to wciągnęła, cały czas poszukując tak naprawdę, słuchajcie, jednego. Poszukując drogi do wolności emocjonalnej. Bo kiedy
zadasz sobie pytanie, po co tak naprawdę ci to uzdrawianie przeszłości? I czy to uzdrawianie przeszłości jest rzeczywiście ci do czegokolwiek potrzebne, to prawdopodobnie poczujesz to samo, co ja poczułam, czyli że tak naprawdę metoda nie ma znaczenia do końca, a ważne jest to, co ci ta metoda daje. Ja wybrałam ścieżkę przez EFT, ponieważ na nią trafiłam i ona była łatwa i była prosta. Tam nie było wchodzenia w żadne rozgrzebywanie czegokolwiek. Tam pracowało się po prostu, w EFT pracujesz na tu i teraz, tym, co się z tobą dzieje. Po prostu przywracasz równowagę swojemu organizmowi, swojemu ciału i te emocje z ciebie wychodzą. Czyli nie wchodzisz w żadne traumy, niczego ponownie nie przerabiasz, niczego nie musisz uzdrawiać. Ale na tamten moment pomyślałam, że to jest może za mało, że może skoro tutaj takie autorytety pokazują inną ścieżkę, to być może ta ścieżka jest lepsza. I dałam się sama sobie tak naprawdę, bo nikt mnie nie namawiał. Uznałam, że jeżeli ktoś jest dla mnie autorytetem i robi to i przynosi mu to takie efekty, to może ja też powinnam pójść tą ścieżką, więc weszłam w to. I słuchajcie, to był właśnie ten moment, czyli nie było w moim życiu takiego patrzenia, że ja muszę uzdrawiać przeszłość. Zależało mi na efekcie końcowym. I ten efekt końcowy był tym, co spowodowało, że ja w tą przeszłość zaczęłam wchodzić. Cześć Agnieszko, witam Ciebie, witam Dominiko, cześć Iza, cześć Mariola, cześć Michalina i cześć Magda, witajcie. Witam Was wszystkich, kochani, którzy tutaj jesteście i którzy mnie oglądacie. Będę się za chwilę odnosiła do Waszych komentarzy, ale chciałabym jakby skończyć ten wątek, ponieważ to jest bardzo ważne, bo zastanawiałam się cały czas przez okres około 4 czy 5 lat, jak pracowałam tak intensywnie właśnie z wewnętrznym dzieckiem, z matczyną raną, z dzieciństwem, z wszystkimi traumami, zastanawiałam się, co tak naprawdę się wydarzyło, że ja w ogóle zdecydowałam się w to wejść. I pamiętam doskonale moment, w którym trafiłam na pewną moją znajomą, która powiedziała mi, że jak będę cały czas grzebać w tej przeszłości, to tak naprawdę ja nie będę miała energii na to, żeby cokolwiek kreować nowego. I słuchajcie, ci z Was, którzy pracują z przeszłością, jestem przekonana, że wiecie, co się dzieje po takiej sesji terapeutycznej, kiedy pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, albo w ogóle kiedy poddajemy się takiej terapii, że my tego dnia nie mamy już za bardzo energii na cokolwiek innego. Ja byłam totalnie wypompowana, ja czasem potrzebowałam 2 dni, żeby dojść do siebie, żeby się poskładać. I oczywiście dawało to ulgę, ale słuchajcie, ta ulga była bardzo krótkotrwała, bo jak to jest z emocjami? Emocje za chwilę wywalają kolejne i znowu coś wychodzi, i znowu coś wychodzi. I za świętym spokojem, o którym pisze tutaj Kamila, który jest dla niej ważny, za wolnością emocjonalną, którą chciałam po prostu czuć, chciałam się czuć dobrze, chciałam przestać czuć lęk, chciałam przestać się bać, chciałam przestać spotykać ciągle dziwnych ludzi wokół siebie, wpadać w jakieś dziwne okoliczności i wydarzenia, chciałam przestać mieć kłopoty finansowe, chciałam przestać wpadać w taki syndrom wydawania pieniędzy, żeby sobie poprawić nastrój i wiele, wiele innych rzeczy. Były to moje pragnienia, do których szukałam uzdrowienia i chciałam znaleźć drogę, w jaki sposób to po prostu zlikwidować ze swojego życia, plus jak nie wchodzić w związki, które tak naprawdę okazywały się, nazwijmy to tak, jak to nazywa wiele osób to nazywa jako toksyczne związki, gdzie w tej chwili moje patrzenie na to jest zupełnie inne, bo nie ma czegoś takiego jak toksyczne związki, gdyż jedna osoba z drugą musi rezonować, żeby w ogóle ten związek zaistniał. Tak więc, kiedy się wchodzi z drugą osobą w jakąś relację, to tam coś musi być, czyli my musimy siebie jakoś nawzajem przyciągnąć i jedna osoba drugiej potrzebuje coś pokazać, ale nie zawsze z poziomu krzywdy, a tak na ogół jest, kiedy jesteśmy na tej przestrzeni nazywanej w pracy z przeszłością, w pracy z wewnętrznym dzieckiem jako skrzywdzone dzieciństwo, nieuzdrowione dzieciństwo, kiedy jesteśmy w tej przestrzeni, to my nie jesteśmy w stanie niczego zobaczyć. My nie jesteśmy w stanie absolutnie zobaczyć, że druga osoba chce nam coś pokazać swoim zachowaniem, a jednocześnie my tej osobie coś chcemy pokazać. I nie jesteśmy, słuchajcie, tego w stanie zobaczyć, pracując z wewnętrznym dzieckiem. Nie jesteśmy. Możemy uzdrawiać, uleczać, wchodzić w przeszłość, wchodzić w emocje za emocją, w traumę za traumą i powiem jedno,
to jest niekończąca się historia. To jest niekończąca się historia ciągłego uzdrawiania. I to nie jest tak, że wy skończycie na swoim życiu. Nie. Do czego doszłam? Do jakiego momentu ja doszłam? Był bardzo mocny, przełomowy moment, dwa takie momenty w całym moim procesie, które zadecydowały o wszystkim. Pomijając kwestie zdrowotne, które cały czas przewijały się przez moje życie i ja miałam bardzo poważne problemy ze zdrowiem co chwilę. I wynik tego był oczywiście wynikiem procesów z przeszłością, dlatego że wszystkie emocje, kiedy my wchodzimy w to, co się wydarzyło i jeszcze raz to przerabiamy, nawet jeśli to robisz w procesie medytacji, nie ma to żadnego ciała, nie ma to żadnego znaczenia. Przechodzi to przez twoje ciało, po prostu. Ty te emocje przerabiasz jeszcze raz. One z powrotem do ciebie wracają, z powrotem je czujesz, ale czujesz je z jakiego poziomu? Nie czujesz je z poziomu dziecka, i nie czujesz je z poziomu tego, który był tam, tylko czujesz je z poziomu wspomnień, pamięci, którą w sobie masz, która nie do końca musi być adekwatna do tego, co się wówczas wydarzyło, i z pamięci i z poziomu osoby dorosłej. Osoby dorosłej, która zupełnie inaczej postrzega wiele rzeczy i ładunek emocjonalny, który w sobie niesie dane wydarzenie, jest gigantyczny. I teraz nie dość, że przerabiasz to ty jako osoba dorosła, to przerabia to twoja podświadomość, twoje wewnętrzne dziecko, więc ładunek masz podwójny albo nawet potrójny i to wszystko przechodzi przez twoje ciało. Więc pomijając te wszystkie rzeczy zdrowotne w moim życiu, dwie rzeczy zadecydowały o tym, że zaczęłam się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście odpowiednia droga. Pierwsza rzecz to taka, kiedy w momencie, w którym myślałam, że już wszystko absolutnie mam ogarnięte ze swojego życia, nagle okazało się, że zaczęły pojawiać się momenty z mojego okresu wczesno dziecięcego, czyli kiedy byłam noworodkiem. Cały proces porodu, tego jak leżałam na sali z innymi noworodkami. Różne wydarzenia, które się potem działy w moim domu rodzinnym i również ten okres prenatalny. I to wszystko zaczęło się otwierać, dlatego że, jak to niektórzy mówią, grubsze kamienie, grubsze głazy były zaliczone, więc zaczęły te mniejsze wyłazić. Ale słuchajcie, te mniejsze, jeżeli myślicie, że te duże to są takie, że po prostu są jak siknięcie bombą atomową i są największe, to wierzcie mi, że to jest bardzo subtelne określenie i bardzo nieadekwatne, ponieważ te rzeczy, które potem wychodziły, one były tak gigantycznego kalibru, że ja momentami nie mogłam się z tego podnieść, nie mogłam się z tego pozbierać i to trwało. I w pewnym momencie zaczęło się pojawiać kolejne i kolejne i kolejne. I pomyślałam sobie, to jest niekończąca się historia, tego nie da się przerobić. To jest niemożliwe, to jest nierealne, żebyśmy my byli w stanie to przepracować. A potem praca z rodem. I w pewnym momencie, kiedy pracowałam ze swoim rodem, zadałam sobie pytanie, halo, jak to jest możliwe, że jeżeli ja, ci z was, którzy wierzą w przechodzenie dusz, we wcielanie się dusz, jak to jest możliwe, że jeżeli ja się wcielam w tą Sylwię i rodzę się jako to dziecko i mój ród, te dusze wszystkie również się wcielają w kolejne ciała, to jak to możliwe, że ja mam w ogóle przerabiać za nich cokolwiek? Jak to możliwe, że ja mam zabierać im tą drogę? Bo patrząc na to od strony duszy, te dusze mają pewnych rzeczy doświadczyć, pewne rzeczy jakby puścić, przepracować, jakkolwiek to nazwiecie, ale one mają jakby swoją robotę do zrobienia. I teraz w pewnym momencie na sesji terapeutycznej stanął za mną ród, kilkadziesiąt osób, sesja trwała 4 godziny, a po tej sesji ja myślałam, że po prostu umrę. Dosłownie myślałam, że umrę. Nie byłam w stanie się w ogóle podnieść, nie byłam w stanie się w ogóle pozbierać. A przepracowaliśmy wtedy na tej sesji dopiero tylko kilka osób i to jeszcze z bardzo dalekich korzeni. I pomyślałam sobie, Jezu, jak ja mam uzdrawiać cały ród i jeszcze mam jeszcze przerabiać swoje, a potem jeszcze nie wiadomo, co do tego dojdzie, to mi nie starczy na to życia. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, rozważać i pomyślałam sobie, rzeczywiście, kiedy ja wchodzę w tą przestrzeń, w pracę z przeszłością, to ja nie mam energii na nic nowego. Ja nie mam w ogóle na nic energii. Ja jestem totalnie wypompowana, jestem totalnym wrakiem człowieka. Wrakiem, który jest ciągle zawieszony w przeszłości. Co więcej, to niczego nie poprawia. To nie naprawia moich relacji
z najbliższymi, to nie powoduje, że ja się czuję lepiej. Może pewne rzeczy byłam w stanie zrozumieć, ale pewne rzeczy ciągle wracały. No bo wyobraźcie sobie tak, jedną rzecz przerobicie, okej, ale za pewien czas, dosłownie w ciągu, nie wiem, kilku tygodni albo kilku miesięcy, wraca do was taki strzał z czasu na przykład waszego porodu albo pierwszych dni pobytu w domu, kiedy byliście malutkim dzieckiem. Jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, która po prostu zaciska was, wam serce, dla was dorosłych osób, która wydaje się wam po prostu nierealna i nieprawdopodobna, że mogła w ogóle mieć miejsce. I jak wtedy to się odnosi do waszej rodziny, do waszych bliskich? Pojawia się ponownie ten sam schemat. I to jest w kółko, w kółko, w kółko to samo. I to była pierwsza rzecz, która zaczęła mnie zastanawiać, czy rzeczywiście jest to droga, którą chcę pójść, ale też i rzecz, która otworzyła mi jakby przestrzeń, żeby zadać sobie więcej pytań otwartych. I tak naprawdę ja nie zrobiłam niczego, czyli nie zaczęłam szukać nowych mentorów, nie zaczęłam szukać nowych coachów, nie zaczęłam szukać żadnych materiałów, żeby dowiedzieć się, czy są inne metody. To jest bardzo ważne, chcę wam o tym powiedzieć, dlatego że każdy z was, każdy z nas może w inny sposób dotrzeć do tego, co jest dla niego dobre. Natomiast w jednym temacie będę upierała się cały czas przy tym samym, że nie ma żadnej potrzeby uzdrawiania przeszłości i więcej. Nawet pokuszę się o coś takiego. Wiem, że być może wiele osób, które wciąż pracują z wewnętrznym dzieckiem, z matczyną raną, staną przeciwko mnie w tym, co powiem, ale uzdrawianie przeszłości według mnie jest iluzją. I za chwilę wrócę do tego, dlaczego tak uważam. I mówię to z pełną świadomością, z pełną odpowiedzialnością, a zdając sobie sprawę z tego, że będzie sporo osób, które będą przeciwko temu, co ja powiem. Natomiast to płynie z mojego serca, to płynie z mojego doświadczenia i tego, co zadecydowało, że definitywnie powiedziałam, nie chcę więcej wchodzić w przeszłość. I był to pewien dzień, kiedy usiadłam do medytacji. Medytacji takiej, gdzie w momencie, w którym stanęłam na rozdrożu w swoim życiu i nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle pójść, nie wiedziałam, w którą stronę ma pójść mój biznes, no bo jeżeli nie praca z przeszłością, nie praca z wewnętrznym dzieckiem, no to co dalej? Przecież przez tyle lat w tym kierunku się szkoliłam, w tym kierunku robiłam wszystkie warsztaty, przeczytałam setki książek, byłam na takiej ilości kursów, warsztatów i szkoleń, to było po prostu niewyobrażalne, ile czasu w tym kierunku poszło. I pomyślałam sobie, co w takim razie ja teraz mam robić ze swoim życiem, jeżeli ten kierunek jest jakby zamknięty, to przecież ja nic innego nie umiem. Ja nie chcę wracać do korporacji, nie jest jakby moją wizją na przyszłość, żeby pracować na etacie, żeby robić to, co robiłam kiedyś, ponieważ psychologia i w ogóle relacje międzyludzkie i psychika ludzka, umysł i podświadomość, jak również uzdrawianie, to było coś, co od dziecka marzyłam, żeby robić. Ale jeżeli ta metoda, którą obrałam sobie jako własną drogę, okazała się, nie będę nazywać, że błędna, ale okazało się, że to już się zakończyło w moim życiu, to co dalej? I usiadłam do tej medytacji z takim ogromnym znakiem zapytania, że nie wiem, co dalej. Po prostu nie wiem. I zadałam pytanie, że ja nie wiem, kim jestem. I chciałabym wiedzieć, kim jestem. I chciałabym wiedzieć, co dalej robić. I medytacja, którą poprowadziłam dla siebie, to nie była żadna skomplikowana medytacja. Od po prostu usiadłam, zamknęłam oczy, połączyłam się ze sobą wewnętrznie, połączyłam się z przestrzenią serca i wsłuchałam się w to serce i pozwoliłam sobie na to, żeby przyszło to, co ma przyjść. I w pewnym momencie poczułam, jak moja świadomość wychodzi poza moje ciało i poczułam, jak w moje ciało wchodzi energia, która nigdy wcześniej w życiu, której nigdy wcześniej w życiu nie czułam. To było tak niezwykłe doznanie miłości, szczęścia, takiej opieki, troski, przepełnionej jasnością, ale
to nawet trudno jest mi wytłumaczyć w jakikolwiek sposób taki zrozumiały, żebyście zrozumieli to poprzez słowa. To było takie uczucie, gdzie nagle wszystko, absolutnie wszystko stało się dla mnie jasne. Nagle dostałam odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i na wszystkie pytania i poczułam w sobie taką pełnię, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. I w tym momencie poczułam, jak to wszystko szybuje w górę, unoszę się na zewnątrz, tak jakby poza, i widzę to z zupełnie innej przestrzeni, widząc, że wszyscy, absolutnie wszyscy, gdzieś na dosyć wysokim poziomie jesteśmy jednością. Wszyscy. Każdy z nas przyszedł tu z określoną misją i jeden drugiemu ma pomóc przejść przez tą misję. I przyjęliśmy wszyscy konkretne role, które mamy do przepracowania na tej ziemi. I każda relacja z drugim człowiekiem jest relacją, która ma nas wesprzeć w tej drodze. Nie po to, żeby nas zabić, nie po to, żeby nas stłamsić ani zniszczyć, tylko jesteśmy jakby aktorami, którzy mają odegrać swoją rolę i po odegraniu tej roli wchodzimy w kolejną, i w kolejną, i w kolejną. I moment, w którym to zobaczyłam, stał się dla mnie tak oczywisty i jasny, że ja nie mogę już wchodzić w tą przeszłość. Ja po prostu nie mogę, bo tam nie ma co uzdrawiać. Bo osoba, którą się stałam, jest osobą, która ma taką przeszłość za sobą i ta przeszłość była mi potrzebna po to, żebym była tym, kim jestem. I uzyskałam również odpowiedź, bardzo jasny przekaz, że na pytanie, kim ja jestem i kim ja mam być i co ja mam robić, uzyskałam odpowiedź, że mam być kobietą, jaką jestem, ponieważ ta energia, która się we mnie pojawiła, ona chce doświadczać bycia kobietą, taką, jaką jestem, w 100% wydaniu, podejmującą takie i takie decyzje, popełniającą czasem, nazwijmy to, błędy lub upadki, podnoszącą się, zbierającą się z kolan, idącą dalej. I ta energia chce tego doświadczać. I ten dzień był dla mnie tak niezwykłym dniem, ponieważ w tym dniu wszystko, co widziałam i każdą osobę, którą widziałam, ta energia była w każdej z tych osób. I wyobraźcie sobie sytuację, kiedy pojawiła się moja córeczka 3-letnia i przyszła do mnie rano z naszej sypialni i spojrzała na mnie, a ja zobaczyłam w jej oczach tą właśnie energię, która była jeszcze we mnie. I nagle spojrzałam na nią i przejrzałyśmy się sobie w oczach nawzajem. To uczucie, nie umiem tego opisać słowami, ale chcę wam powiedzieć, że moment, w którym je poczułam pierwszy raz w życiu, był momentem, do którego wracam za każdym razem, każdego dnia. Każdego dnia rano wstaję i wracam do tego uczucia, żeby poczuć tą pełnię w sobie. Nie zawsze mi się to udaje. Nie udaje mi się to zawsze, od razu wam powiem. Ale jak mi się uda, to moje dni są po prostu tak magiczne i niesamowite. I chcę, żebyście zrozumieli, żebyście dali sobie przestrzeń na to i żebyście pozwolili sobie popatrzeć na to, że w momencie, w którym tego doświadczymy, tego uczucia, tej miłości, tej pełni, będziemy chcieli zawsze jej doświadczać. Ani przez sekundę nie przyjdzie wam do głowy, żeby cokolwiek uzdrawiać. Dlaczego? Dlatego, że w każdej osobie, w oczach tej osoby zobaczycie cząstkę siebie. Więc jak można chcieć siebie uzdrawiać, jeżeli my jesteśmy okej, tacy, jacy jesteśmy? W nas nie ma nic do uzdrawiania. Nie ma takiej potrzeby w ogóle. To wszystko, co się wydarzyło, było naszym doświadczeniem. Wyobraźcie sobie, że na dużo, dużo wyższym poziomie, gdzieś bardzo, bardzo wysoko, ja, ty, nasi rodzice, nasi opiekunowie, ludzie, których spotkaliśmy, oni wszyscy są tam. Wszyscy tam byli i w pewnym momencie podjęli decyzję, każdy z nich jako dusza, podjęli decyzję o tym, aby pewnych rzeczy doświadczyć, umawiając się na to doświadczenie. I tak, jedni weszli w rolę katów, inni weszli w rolę ofiar, ale jest to droga, którą wszyscy mieli przejść.
nie po to, żeby siebie zajechać, nie po to, żeby siebie zniszczyć, ale po to, żeby się wznieść wyżej. I moment, w którym my uporczywie wracamy do tej przeszłości, rozgrzebujemy te rany. Ja nie wierzę, że ktokolwiek z Was czuje miłość wtedy, kiedy rozdrapuje te rany. Ja jej nigdy nie czułam. Natomiast podczas tej medytacji to, co ujrzałam i to, co potem czułam i to, co potem widziałam, to było takie uczucie, do którego człowiek chce wracać cały czas. Nigdy nie da się tego zapomnieć. Nigdy. To jest nie do zapomnienia. To jest uczucie jedności, pełni ze sobą na poziomie tak niewyobrażalnej miłości. Nie ma temu uczuciu równych. I to był dla mnie moment, który absolutnie zadecydował o tym, że w żadną przeszłość więcej wchodzić nie będę. To był też moment, kiedy po pewnym czasie pojawiły się inne osoby wokół mnie, z których zaczęłam czerpać inspiracje, takie między innymi jak Joe Vitali, który stworzył Ho'oponopono. Chociaż już kilka lat temu tą metodę poznałam i stosowałam ją, to tak jak powiedziałam, zarówno EFT, jak i Ho'oponopono, ponieważ nie wchodziły, nie rozdrapywały ran, więc ja świadomie z nich zrezygnowałam, ponieważ wszyscy wokół mówili o uzdrawianiu wewnętrznego dziecka, uzdrawianiu dzieciństwa, uzdrawianiu matczynej rany. Stało się to takie trendy, że jak ja robiłam te EFT, to nie było w ogóle popularne i nie było ekscytujące. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy za tym stało, więc poszłam w to, co robili wszyscy, bo wszyscy tak robili. Ale zadałam sobie ostatnio takie sama sobie pytanie, czy ja kiedykolwiek w ogóle, pisząc w dzienniku, w którym piszę już od bardzo, bardzo dawna, czy ja kiedykolwiek w tym dzienniku dostałam informację, żeby uzdrawiać przeszłość? I to samo zadam również Tobie pytanie. Tobie, która pracujecie z przeszłością albo chcecie pracować z przeszłością, czy kiedykolwiek w dzienniku wyszło Wam, ale nie z poziomu podświadomości, czy z poziomu ego, czy umysłu, nie. Chodzi mi o z poziomu serca, czy kiedykolwiek wyszło, że Wy potrzebujecie cokolwiek uzdrawiać. Ja tego nigdy nie otrzymałam. Nigdy nie było napisane przez tyle lat w moim dzienniku ani słowa: Sylwia, usiądź dzisiaj i uzdrów matczyną ranę. Albo Sylwia, usiądź dzisiaj i zrób proces z wewnętrznym dzieckiem. Nie. Nigdy to się nie pojawiło. Więc domniemam, że jest to jakby kierunek i filozofia terapii alternatywnej, która się pojawiła, na którą jest zapotrzebowanie, która odnajduje swoich odbiorców, ale ja do tych odbiorców nie należę i ja już do tych odbiorców należeć nie chcę i nie chcę też nikogo w tym kierunku prowadzić, dlatego że dla mnie jest to droga donikąd. Jest to droga do tego, że ciągle grzebiemy się w przeszłości, że ciągle w tej przeszłości siedzimy. Co więcej, to nieprawda, że potrzebujemy w niej siedzieć, żeby cokolwiek w naszym życiu zmienić. Ponieważ celem każdej osoby, która wchodzi w uzdrawianie przeszłości, celem nie jest uzdrawianie przeszłości, tylko celem jest poczucie się dobrze ze sobą, celem jest, aby nasze życie uległo zmianie, abyśmy byli otoczeni ludźmi, którzy są dla nas prawdziwymi przyjaciółmi, abyśmy mogli mieć związki, które są szczęśliwe, abyśmy potrafili z dziećmi funkcjonować i być rodzicami, jakimi pragniemy być, abyśmy przestali czuć lęk, strach, obawy, żal, gorycz, zazdrość, wszystkie, całe te stado różnego rodzaju emocji. To jest cel, żeby to po prostu z naszego życia zniknęło. Ale jeżeli pojawia się jako rozwiązanie praca z przeszłością, to chwytamy się tego, nie znając niczego innego. Natomiast są inne opcje, są inne możliwości. One nie są łatwe. Od razu mówię Wam, to nie jest łatwe. I ja się Wam przyznam, że czasem potrzebuję 2 albo 3 godzin, żeby przejść z emocji, które czuję, na poziom, którego pragnę. Ale mimo to, mając tak łatwo dostępne narzędzia jak praca z wewnętrznym dzieckiem, która po prostu załatwia sprawę dla mnie w 40 minut albo w pół godziny proces. Mimo to ja więcej nie wchodzę w tamtą przestrzeń, mimo że ją znam, ponieważ wiem, jakie przynosi to konsekwencje dla mojego ciała i wiem, że to na dłuższą metę nic nie zmienia. Za to praktyka,
pracę zmiany tych emocji, tych trudnych, zamiany na te przyjemne, na te poczucie błogości, na te poczucie miłości, wszechogarniającej miłości, to jest coś, co decyduje, jest decydujące na cały Twój dzień. To Cię kreuje na cały Twój dzień, to określa Twój nastrój na cały dzień. A jeżeli w ciągu dnia wydarza się coś, co znowu Cię wybija z tego toru, wystarczy tylko, że sobie z powrotem wskoczysz, podnosząc swoje emocje, nic więcej. I w pewnym momencie nasze ciało i nasz umysł zaczyna przyzwyczajać się do szybszego, powiedziałabym, przeskoku na te lepsze emocje, na te fajniejsze. Ponieważ o to przecież nam chodzi, tak? Chcemy czuć się dobrze i tylko na tym nam zależy. Czytam już sobie Wasze komentarze, kochani. Mariola pisze, dlatego praca z przeszłością była zawsze dla mnie, po pierwsze ciężka, po drugie zawsze miałam do tego opór. I tak jest, praca z przeszłością jest bardzo ciężka. Kamila pisze, ja rodowe rzeczy rozumiem tak, mamy jakiś schemat, który dziedziczymy, jeśli tego nie przerwiemy, to potomkowi również, jeśli pożegnamy schemat, to przerwiemy to pasmo. Dla mnie to jest uzdrawianie rodu, rozpoznaję wzorzec, który mi już nie służy, dziękuję za niego, stwierdzam, że już nie potrzebuję, odsyłam. Pewnie można to zrobić różnymi sposobami, ale clue jest taki, uzdrawiając siebie, uzdrawia też ród. Nie będę jakby w tym temacie zawierać swojego zdania, natomiast szczególnie do tej drugiej części, Kamilo, odnośnie uzdrawiania rodu, ponieważ uważam, i to jest moje zdanie, że każdy ma swoje pole do ogarnięcia i jestem zdania, żeby każdy zajął się swoją działką i tylko i wyłącznie swoją działką, niczym więcej. Nie wiem, czy uzdrawiając i przerywając pewien schemat, który mam rodowy, czy uzdrawiam ród i czy rzeczywiście inne osoby z mojego pokolenia również tego samego schematu nie potrzebują dotknąć. Tego nie wiem, więc zostawiam to i nie będę się w tym temacie wypowiadała. Mariola, ja też to rozumiałam w ten sposób zawsze. Ewa, ja teraz nie czuję potrzeby wracania do przeszłości, ale danie sobie takich podstaw, miłości poprzez wewnętrzne dziecko było dla mnie bazą i jakoś czuję, że bez tego byłoby trudno uwierzyć mi w pracę mindsetową. Pytanie moje, Ewo, skąd przyszedł Ci pomysł pracy z wewnętrznym dzieckiem? I pytanie w ogóle do Was wszystkich, słuchajcie, czy komukolwiek z Was przyszedł do głowy pomysł pracy z wewnętrznym dzieckiem, zanim to przeczytaliście gdziekolwiek, zanim zobaczyliście to gdziekolwiek, w jakimkolwiek wpisie na Facebooku, zanim usłyszeliście to od jakiegokolwiek coacha, mentora, zanim obejrzeliście fragment na YouTubie jakiegoś nagrania, zanim znaleźliście się w grupie, czy gdziekolwiek pojawił Wam się pomysł pracy z wewnętrznym dzieckiem sam z siebie, bez wcześniejszego bazowania na jakimś materiale? To jest podstawowe dla mnie pytanie. Ponieważ jeżeli pewnego dnia obudziłaś się po prostu i przyszło do Ciebie, że będziesz pracować z wewnętrznym dzieckiem, a potem zaczęłaś szukać, czym jest wewnętrzne dziecko i kto to jest i jak się z tym pracuje, to okej. Ale w moim przypadku to wyglądało inaczej. Ja się zasugerowałam tym, co dla mnie osoby, które były autorytetami, które stały się autorytetami przez to, że przeszły jakąś drogę z jakiegoś gówna totalnego, wykaraskały się i stanęły opowiadając o tym, że ich życie w tej chwili jest wspaniałe i cudowne. Dla mnie oni się stali autorytetem. Pomyślałam sobie, okej, ja wprawdzie już wychodzę z tego gówna robiąc EFT, ale może wyjdę jeszcze bardziej, robiąc to, co oni robią. I od razu Wam powiem jedno. Żadna praca z coachami z wewnętrznym dzieckiem nie przyniosła u mnie żadnych efektów. Na tamten czas jedyne efekty, które zauważyłam w swoim życiu, to była moja osobista praca poprzez moje osobiste prowadzenie samej siebie w medytacjach i w pisaniu listów, aczkolwiek na ten moment, jak na to patrzę, to było zbyteczne. To nie było takiej potrzeby, żeby cokolwiek zmienić w moim życiu. Mogłam pozostać na przestrzeni pracy z EFT. To ludzka ciekawość albo ludzka chęć sięgnięcia wyżej, dalej, głębiej, mocniej, otrzymania tego, co inni mają, więc wskoczę sobie na ich ścieżkę, wejdę w ich buty, zrobię to, co oni, to wtedy ja też będę miała taki efekt.
Bo nie wierzę, że chodzi o samą pracę z wewnętrznym dzieckiem. Wydaje mi się, że chodzi właśnie o efekt, który ta praca daje. I teraz, jeżeli okaże się, że masz jakby czysty, otwarty umysł i masz do wyboru kilka możliwości, między innymi pracę mindsetową, i ktoś ci pokaże, ta praca przynosi taki efekt, ta praca przynosi taki efekt, ta przynosi taki efekt. Nie wierzę, że wejdziesz w rozdrapywanie traum. Nie wierzę po prostu. Samo z siebie. Nie widzę jakby powodu do tego. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby 10 tysięcy razy przerabiać ciągle to samo. Ciągle to samo. Ile lat na to potrzeba, żeby to przerobić? Dominika pisze, tak dokładnie jest tak jak mówisz, ja odcinam się energetycznie i to wystarczy, jeśli chodzi o przeszłość. Cześć Darku, cześć Jacku, witam Was, kochani panowie. Dominika pisze, takie fajne posz rzeczy nie są czasami super popularne, ale niedobre dla nas. Ja nigdy nie chciałam wracać do przeszłości, bo moje życie jest coraz wspanialsze z czasem i mam świadomość, że to tu, to teraz jestem, a nie wczoraj, ani dziś. Mhm. Mariola, tak jak u Ciebie, Sylwio, ktoś mi pokazał fajny obraz naprawy mojego życia. No właśnie. I ja będę pozostawała przy tej kwestii, przy tym zdaniu i ja szanuję, że część z Was wciąż uważa, że jedyną drogą jest praca z przeszłością, jedyną drogą jest uzdrawianie wewnętrznego dziecka. Ja jeszcze rok temu byłam w tym samym miejscu, jeszcze rok temu uważałam dokładnie to samo i okej, nikt nie był w stanie mnie przekonać, ponieważ ja nie widziałam innych możliwości. I ja nawet nie chciałam ich zobaczyć. Ja byłam tak bardzo sfokusowana na to, że nie wyobrażałam sobie, że mogłabym pójść inną drogą. Ale dlaczego? Słuchajcie, zadajcie sobie pytanie. Zadajcie sobie pytanie i bądźcie sami ze sobą szczerzy. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz tego puścić? Tego przekonania, że musisz pracować, albo że musiałaś, czy musiałeś pracować ze przeszłością. Dlaczego nie chcesz tego puścić? Bo co? Ja powiem Wam z własnego punktu i z tego, co u mnie wyszło. Ja po pierwsze tak, miałam ze sobą kilka lat szkolenia, uczenia się, czytania i trenowania w przestrzeni pracy z wewnętrznym dzieckiem, matczyną raną, Theta Healing, radykalnego wybaczania, z przestrzenią pracy z rodem. Miałam kilka lat i kilkanaście tysięcy funtów, które na to przeznaczyłam. To była pierwsza rzecz. I teraz halo, ja mam stanąć do tego twarzą i powiedzieć, sorry, to nie jest moja droga? Jak ja tyle wydałam na to kasy? Przeznaczyłam na to tyle czasu? Ja teraz mam się poddać? I co ja wtedy mam ze sobą zrobić? Mam powiedzieć, że co? Że to była pomyłka? Komu mam to powiedzieć? Wszystkim wokół, którym mówiłam, że to jest taki świetny pomysł, że to jest jedyna droga, nagle mam powiedzieć, to nie jest właściwa droga, jest inna? Więc kim ja się wtedy stanę w oczach tych ludzi? Co oni mi powiedzą? Jak ja się będę czuła? Powiedzą mi, kobieto, to tyle lat na to przeznaczyłaś? Po to, żeby teraz powiedzieć, że to był błąd? Wypieprzyłaś tyle kasy? Przekonywałaś nas, że ty potrzebujesz tych warsztatów, że one zmienią twoje życie? A teraz się z tego wycofujesz? To była pierwsza rzecz. Pierwsza i bardzo, bardzo poważna, która zadecydowała, że ja powiedziałam, że nawet nie chcę znać innych możliwości. I teraz zadaj sobie pytanie, dlaczego tak bardzo bronisz tego? Co tam takiego jest i nie chcesz tego puścić? Za to powiem Wam jedno. Relacje, które mam obecnie z moimi rodzicami, ja nigdy nie miałam tak wspaniałych relacji, jakie mam teraz. Ale dlaczego one są takie? Nie dlatego, że ja cokolwiek uzdrowiłam. Bo jak ja to uzdrawiałam, to tam nic nie było, żadnych relacji. Ja zerwałam z nimi kontakt, po prostu. Doprowadziłam do takiego skraju, że stwierdziłam, że nie jestem w stanie tego dłużej kontynuować. Po prostu nie dałam rady, bo zbyt dużo rzeczy wypływało i nie mogłam czuć się w rozdwojeniu jaźni, że tutaj z nimi rozmawiam sobie na kamerce i uśmiecham się, a potem siadam i ryczę z moim wewnętrznym dzieckiem. Więc zerwałam z nimi kontakt. A teraz moment, w którym wyszłam poza krzywdę, poza tą przestrzeń krzywdy, na ten poziom, gdzie absolutnie wszystko jest jednością i jest niezwykłą miłością.
moment, w którym czujesz wszystkich ludzi i widzisz w każdym człowieku kawałek siebie i widzisz, jaka rola była tej osoby, którą musiała ta osoba spełnić, abyś ty był, gdzie, gdzie jesteś, czy była, czy stanęła, gdzie jesteś. Ten moment powoduje, że kiedy z powrotem wracasz do tu i teraz, wszystko się zmienia. Ja absolutnie akceptuję moich rodziców takimi, jakimi są. Z wszystkim. Ale wiecie, co się wtedy stało również? Ja siebie jako rodzica zaakceptowałam. Bo nie mówcie mi, że wy, jeżeli macie dzieci, nie popełniliście błędów. Każdy z nas zrobił potknięcia, każdy z nas uczył się roli macierzyństwa. I co teraz? Ja miałabym się katować, zażynać, bo kiedy urodziła się moja pierwsza córka, to w wieku 2 tygodni, 2 tygodnie po jej urodzeniu poszłam z nią do pracy i siedziała ze mną w biurze przez 8-10 godzin, ja jeździłam z nią do klientów. Mam się za to katować, mam katować siebie za to również, że nieogarnięta emocjonalnie biegałam na różnego rodzaju spotkania towarzyskie, a ona zostawała z moimi rodzicami albo zostawała ze swoim tatą. Zamiast ja jako matka kochająca być z nią i spełniać swój obowiązek macierzyński i wiele, wiele rzeczy w stylu karne jeżyki i cała masa rzeczy, która się zadziała w jej życiu. Powinnam usiąść i tak naprawdę założyć sobie stryczek na szyję, przerzucić przez gałęź i chyba tak by była jedyna droga, bo tych potknięć na drodze mojego macierzyństwa było bardzo dużo i nie wierzę, że ktokolwiek z Was takich potknięć nie zaliczył. Ponieważ im bardziej jesteś świadom, im więcej rzeczy się dowiadujesz, tym więcej rzeczy wypływa z ciebie. I więcej rzeczy okazuje się, nazwijmy to, błędami. I jak wtedy sobie z tym poradzić? Przerobisz swoje dzieciństwo, a potem będziesz przerabiać swoją dojrzałość? A co wtedy z twoim dzieckiem? To jest kółko, które nigdy się nie kończy. Dla mnie zatrzymanie tego kółka i wyjście poza nie, wyjście poza wyżej i zobaczenie tego z wyższego poziomu, z poziomu miłości naprawdę, powoduje, że ty przestajesz po prostu. Przestajesz być w tym kołowrotku i zaczynasz patrzeć na wszystko wokół siebie z miłością i akceptacją, ze zrozumieniem, że tak miało być. I od teraz, od tego momentu, w którym jesteś, w którym tą świadomość uzyskasz, możesz zdecydować inaczej. Nie cofniesz czasu. Ja się nie cofnę do tego czasu, kiedy ona miała pół roku i kiedy zostawała ze swoim tatą, a ja byłam na jakiejś imprezie. Ja nie cofnę się do tego czasu. Nie jestem w stanie tego naprawić, ale mogę to sobie wybaczyć, w sensie mogę siebie ukochać i uszanować i powiedzieć sobie, tamtej Sylwii sprzed 12 lat, powiedzieć, zrobiłaś wszystko, co było możliwe na tamten moment z wiedzą, którą miałaś, z wiedzą, którą wyniosłaś i z wszystkim, czego się nauczyłaś, żeby być matką najlepszą, jaką mogłaś być. Inną nie mogłaś być. Szanuję Cię za to i bardzo Ci dziękuję za to, co zrobiłaś w swojej mocy na tamten moment. I to podziękowanie jest wystarczające, a dziś mam inną wiedzę, dziś mam inną świadomość, dziś mogę podejść do wielu rzeczy inaczej i świadomie mogę podjąć inne decyzje. I ja nie muszę do tego wracać, nie muszę tego przerabiać, żeby zacząć żyć inaczej, żeby zacząć wybierać z innego poziomu. Już czytam, Ewo, twój komentarz. Ewa pisze, ja szukałam sposobu poradzenia sobie z konkretnym, poważnym problemem i szukałam pomocy. Nie wałkowałam tego kilka lat. Pomogło z tym problemem, z którym szukałam. Nie uważam, że to jedyna droga, ale dla mnie dużo dała na tamten moment. Wspaniale, Ewo. To znaczy, że byłaś w takim momencie, jak ja ze swoim macierzyństwem i na tamten moment wykorzystałaś dostępną tobie wiedzę i wszystko, co było możliwe, aby poradzić sobie z tematem, który tobie ciążył. I ja to szanuję. Natomiast tu na tej grupie, kochani, ta grupa nie jest o pracy z przeszłością, a jest tutaj bardzo dużo osób, które cały czas systematycznie szukają jakby jakiegoś haczyka, żeby jednak z tą przeszłością popracować. Ja będę co pewien czas prawdopodobnie wracała do tego tematu, żeby
cały czas odświeżać to, że nie jest to droga i nie musisz tego robić. I są inne możliwości, co więcej, na ten moment dla mnie jest to naprawdę iluzja. I zaraz Wam jeszcze powiem właśnie o tej iluzji, bo do tego miałam się odnieść, co jest bardzo ważne. Ewa pisze, a teraz już nie mam przekonania, że trzeba pracować z przeszłością, ale też widzę, że u mnie było w pewnym czasie ważne. Okej. Jacek pisze, tak, jest dokładnie jak mówisz, dziękuję za tą szczerość. Ja również dziękuję, Jacku. Darek, kilka dni pisze, kilka dni miałem strasznego doła, ale dziś rano dałem wycisk sobie biegając i stało się, pływam gdzieś na fali błękitu, to jest piękne. Czytałem wczoraj, Wasze komentarze są piękne, więc życzę Wam wszystkim fal błękitu i wszystko to dzięki Wam. Wspaniale, wspaniale, Darku, słuchajcie, to jest niesamowite, bo powiem Wam, że sport i w ogóle uprawianie sportu, bieganie, dla mnie to był moment, w którym byłam w bardzo poważnej depresji. Był krytycznym momentem, kiedy podjęłam decyzję, żeby biegać, ponieważ przeczytałam, że sport i ruch powoduje wydzielanie endorfin do mózgu i nie chciałam wykorzystywać żadnych psychotropów ani niczego takiego, więc zdecydowałam się pójść tą drogą i rzeczywiście wysiłek fizyczny, bieganie i ruch wprowadziło mnie w taki stan. Czasem potrzebowałam dosyć dużo czasu na to, żeby poczuć się dobrze ze sobą, ale na tamten moment wykorzystywałam sport do tego, żeby stanąć w lepszym nastroju. I słuchajcie, wracając do tematu właśnie tej iluzji, chcę Wam opowiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ to też jakby o to również się rozeszło i w ogóle w tym wszystkim, co doświadczyłam, dlaczego uzdrawianie przeszłości jest iluzją. Jest teoria, która mówi, że przeszłość, przyszłość i teraźniejszość są jednym punktem czasowym i one trwają w tym samym momencie i nie ma czegoś linearnego. Czas nie jest linearny, czyli nie mamy na linii czasowej nie mamy tu przeszłości, tu teraźniejszości, a tam przyszłości. To wszystko jest w jednym punkcie. I jeżeli to wszystko jest w jednym punkcie, to wchodząc w przeszłość, co my robimy? Jesteśmy cały czas w tym jednym punkcie, jesteśmy cały czas w teraźniejszości, uzdrawiamy przeszłość, przerabiamy traumy, przerabiamy wszystko, co się tam dzieje, ale w rzeczywistości co się dzieje? My jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, tylko jakby inne emocje zapraszamy do naszej teraźniejszości, nic więcej, rozgrzebując je w kółko to samo. Więc czym to jest, jak nie iluzją? Tym bardziej, że nie da się uzdrowić przeszłości. Nie da się. Nie ma takiego, nie ma fizycznie, to nie jest fizycznie realne. Każda osoba, która pracowała z przeszłością, przyzna się do tego i powie, że za każdym razem wypływają kolejne rzeczy. Po prostu. Jedno za drugim. Zawsze coś wyjdzie. Polecam Wam, kochani, ci, którzy potrzebują autorytetów w tej przestrzeni. Polecam Wam, kochani, Joe Vitali. Polecam Wam, kochani, Dispenza. Polecam Wam twórcę EFT. Ludzi, którzy postawili inne osoby na nogi i pomogli im wyjść z gigantycznych, traumatycznych przeżyć bez rozgrzebywania ran i w bardzo, bardzo szybkim czasie. Nie da się tego osiągnąć, pracując z przeszłością. Więcej powiem. Są pewne kierunki, takie jak nowa medycyna germańska, która określa, że pewne traumy powodują raka w ciele człowieka. I jeżeli ta trauma nie zostanie rozpuszczona w odpowiednim momencie naszego życia, to tam już się nie da nic zrobić. I teraz dla mnie to było bardzo przygnębiające, kiedy o tym usłyszałam. Pomyślałam sobie, że w takim razie ludzie są skazani na to, żeby umierać, kiedy nie zaliczą tego rozpuszczenia traumy w określonym czasie. A nie wierzę, żeby tak było. Nie jesteśmy, słuchajcie, tutaj po to, żeby umierać w mękach, żeby umierać w cierpieniu. Jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, czymkolwiek to doświadczenie jest, jakiegokolwiek doświadczenia nie potrzebujemy. Moment, w którym uświadamiamy sobie dane doświadczenie, uświadamiamy, co mam tutaj na myśli. Jeżeli doświadczeniem, którego mamy dotknąć, jest
zrozumienie, czym jest bogactwo, to być może potrzebujemy zaliczyć biedę, a potem bogactwo i mieć porównanie. I moment, w którym doświadczymy tej biedy i usiądziemy, ja nazwę to tak bardzo, pokażę Wam to tak bardzo kolokwialnie, ale usiądziemy i powiemy sobie, czyli to jest bieda, tak wygląda bieda, teraz już wiem, czym jest bieda, wchodzimy w przestrzeń bogactwa, to jest bogactwo i mam teraz możliwość wyboru, co ja chcę dalej w życiu mieć, ja chcę dalej w tym przestrzeni bogactwa być, czy w przestrzeni biedy, ale jeżeli poczujecie lęk, będąc w przestrzeni bogactwa, poczujecie lęk i zaczniecie się martwić i myśleć o tym, że nie chcecie już nigdy więcej doświadczyć biedy, że się tego boicie, to co się wtedy dzieje? Przyciągacie tamto, bo pojawia się w waszym życiu więcej tego, co czujecie. Emocje, które czujecie, tych emocji, których czujecie na co dzień, cokolwiek to by nie było, one będą się potęgowały, czyli cokolwiek czujecie, czy to będzie żal, złość, smutek, gniew, poczucie winy, zazdrość, jeżeli to czujecie w większości swojego dnia, to dajecie sygnał, że chcecie tego czuć więcej i więcej tego otrzymacie. Wysyłamy, jesteśmy nadajnikiem i jesteśmy odbiornikiem. My wysyłamy więcej żalu, wszechświat odbiera naszą informację neutralnie odbiera naszą informację, czyli otrzymuje, ktoś nam wysłał więcej żalu, odsyłamy więcej żalu. I to w ten sposób działa, dopóki tego nie przerwiecie. Jedynym wyjściem jest przerwanie tego. To nie znaczy, że macie danej emocji nie zauważać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z tego, co się z tą emocją dzieje i że nie jest tak, że ona ma kontrolować wasze życie, bo ona nie kontroluje waszego życia. Emocje, chyba że wy na to pozwolicie, emocje niczego nie kontrolują. Jeżeli chyba że sobie na to pozwalamy, macie możliwość usiąść i powiedzieć, widzę, że coś jest nie tak. Czuję złość, czuję żal. Co tutaj się dzieje? Jeśli pracujesz z dziennikiem, usiądź, zadaj sobie kilka pytań. Jeśli nie pracujesz z dziennikiem, zamknij oczy. Zobacz, co się z tobą dzieje. Czujesz żal? W porządku. Czuję żal? W porządku, widzę ten żal. Ale to nie znaczy, że musisz go czuć cały czas. W procesie medytacji możesz wyjść poza to i przywołać uczucie, którego pragniesz, emocji, którą pragniesz czuć i pozwolić sobie, by ona po prostu na ciebie spłynęła, wybierając ją. Nic więcej. Jest to proces, który jest potrzebny, potrzebna jest praktyka do tego procesu. Ale na tej grupie, słuchajcie, macie tutaj 30 mega genialnych zadań. Zadań, które są dedykowane i które wykonują światowej klasy coachowie na swoich treningach. Ja to dla was zebrałam z całego swojego doświadczenia pracy mindsetowej. Zebrałam to w pigułkę i otrzymaliście to tutaj zupełnie za free, więc korzystajcie z tego. Te zadania są po to, żebyście mogli stanąć w emocjach, które pragniecie czuć, żebyście mogli się czuć dobrze w swoim życiu. I żeby te, których nie chcecie czuć, żeby one zostały odsunięte na bok, bo to jest wasza decyzja. Każda emocja, ta trudna, która pojawi się w waszym życiu, pojawia się jako sygnał danych okoliczności, które się zadziewają w waszym życiu zewnętrznym. Czyli coś się zadzieje i ty się nagle czujesz gorzej, zaczynasz czuć jakieś poddenerwowanie, dlatego że jakaś sytuacja, jakieś okoliczności przypomniały ci o czymś, co już kiedyś czułeś, ty już kiedyś się tak czułeś, ta emocja została przywołana z przeszłości i twoje ciało reaguje automatycznie, przywołując stan emocjonalny, który był również wtedy. Nic więcej, czyli jakby łączysz się z tamtą przestrzenią, ale nie musisz tak się łączyć. Możesz stworzyć nową emocję, możesz stworzyć nowe przekonanie, możesz w danych okolicznościach, ty jako dorosły, wytworzyć wokół siebie inne samopoczucie. Jest to praca z umysłem, jest to praca z mindsetem, ale też i praca z ciałem. Nauka ciała naszego, które jest ciałem zwierzęcym, że
ono nie musi reagować jak zalęknione zwierzątko, które przez 30 albo 40 lat żyło w strachu i lęku i teraz przez kolejne 40 albo 50 dalej będzie żyło w strachu i w lęku, kiedy coś się wydarzy wokół, kiedy szef krzyknie, albo sąsiadka spojrzy krzywym okiem, albo mąż czy żona skrzywią swoją twarz podczas obiadu. To nie musi iść cały czas takim łańcuszkiem. To może zostać przerwane w momencie, w którym zadecydujesz. Dziękuję, kochani, że dzisiaj byliście ze mną. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie tutaj pod tym live'em. Piszcie pod tym live'em. Z przyjemnością na nie odpowiem. I na sam koniec, słuchajcie, mam dla Was super niespodziankę. W końcu zaczęło się to wszystko klarować, ponieważ przez ostatni tydzień dużo rzeczy robiłam, kilka takich projektów większych przygotowywałam i przygotowuję dla Was wyzwanie. Ono już w tej chwili tak naprawdę już jest grupa założona, już możecie do tej grupy dołączać. Jest to wyzwanie, 5-dniowe wyzwanie, postaw swoje finanse na nogi. Jest to wyzwanie, którym chcę Was poprowadzić i pokazać Wam podstawy dotyczące finansów. Co będziemy tam robić? To nie jest grupa, od razu zaznaczę, to nie jest grupa dla osób, które chcą być miliarderami. Na tej grupie chcę Wam pokazać podstawy takie, które pomogły mi wyjść z pewnych mechanizmów finansowych, w które wpadłam, z pewnych takich pułapek finansowych, w które wpadłam i przez, może nie przez te pułapki, ale właśnie dzięki tym pułapkom, w które się wpakowałam, dzięki tym nieuświadomionym mechanizmom, które działały w moim życiu, zaliczyłam kilka bardzo mocnych tąpnięć finansowych i przy jednym z nich zakończyłam naprawdę dosyć mocno po tyłku dostałam i potrzebowałam czasu, żeby się z tego wszystkiego otrząsnąć, ale też potrzebowałam czasu, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się w rzeczywistości dzieje w moim życiu, jakie tak naprawdę mechanizmy tam się pojawiają, które powodują, że ja systematycznie nie mam pieniędzy na koncie, nie starcza mi na rachunki. Jak mam dużo tych pieniędzy, to one bardzo szybko się rozchodzą, wydaję je na zachcianki, sponsoruję wszystkim kolacje, lunche, obiady, kupuję drogie prezenty, a potem te pieniądze znikają i znowu ich nie mam. I taka górka, dołek, plus ogromny lęk, przerażenie, obawa, strach, lęk związany z tym, że wyląduję na ulicy, lęk związany z tym, że wszystko mi zostanie zabrane i lęk, który rzeczywiście się zmaterializował i tak się stało. Straciłam absolutnie wszystko z osoby, która zarabiała ogromne pieniądze. Straciłam totalnie wszystko i rzeczywiście wylądowałam ze swoją córką na ulicy i 5 lat temu byłyśmy bezdomne tutaj w Anglii. Takie były nasze początki w Anglii. Bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale bardzo ważne dla mnie doświadczenie, które spowodowało, że dziś jestem w zupełnie innym miejscu i inaczej postrzegam temat związany z finansami, z pieniędzmi. I tym chcę Wam, z Wami się, kochani, podzielić na tym 5-dniowym wyzwaniu, na którym od początku, krok po kroku, pokażę Wam, jakie rzeczy są ważne, aby wyjść przede wszystkim z tych mechanizmów, w które wpadamy, rozpoznać te mechanizmy w nas, ale też zobaczyć, czym tak naprawdę jest energia pieniądza, o co tak naprawdę w tych finansach chodzi i z jakimi przekonaniami my tutaj mamy do czynienia, co tak naprawdę powoduje, że my jesteśmy uwikłani w niektóre schematy i nie możemy się wybić, a nawet jak się wybijamy, to wybijamy się tylko na chwilę. Więc każdy z Was, który i każda z Was, która pragnie zmienić cokolwiek w swoim życiu, jeżeli chodzi o finanse i czuje się na takiej przestrzeni, gdzie co miesiąc pojawia się, albo nawet częściej pojawia się lęk, obawa, martwienie o pieniądze, zastanawianie się skąd wziąć, albo kto cię teraz uratuje, to wyzwanie 5-dniowe jest właśnie dla Was. Link do tej grupy wrzucę dzisiaj jeszcze tutaj w poście na naszej grupie. Stworzyłam oddzielną przestrzeń, dlatego że chciałabym, aby to była przestrzeń tylko i wyłącznie dedykowana dla osób, które naprawdę są zdecydowane, żeby zmienić swoje życie od strony finansowej i są zdecydowane, żeby działać. Dla tych osób, które dołączą do tej przestrzeni, będzie kilka super, fantastycznych prezentów ode mnie, między innymi gratisowe sesje ze mną, jeden na jeden, mentoringowe, gdzie będę Was prowadziła
a w procesach, które będą potrzebne dla Was, żeby wyjść jeszcze wyżej. Jakkolwiek one czegokolwiek będą dotyczyły, nie muszą dotyczyć tylko i wyłącznie finansów. I jeszcze kilka innych rzeczy, które dla Was przygotowałam jako prezenty, jako nagrody dla osób, które będą najbardziej zaangażowane. Już wkrótce, kochani, o wszystkich szczegółach się dowiecie. Wkrótce przekażę Wam tą informację, ale już na tej grupie dla osób, które tam do tej grupy dołączą. Także link wkrótce tutaj wrzucę, nawet go pod live'em, żebyście mogli już dołączać. Otwieramy przestrzeń w poniedziałek. W poniedziałek jest 21 września. Otwieram przestrzeń do tej grupy wyzwaniowej i za półtora tygodnia ruszamy bardzo, bardzo mocno przez 5 dni z mega wyzwaniem. Postaw swoje finanse na nogi, abyście otrzymali to, co potrzebujecie. Bo finanse, pieniądze to tylko i wyłącznie energia i tam nie ma niczego negatywnego ani pozytywnego. Natomiast bardzo dużo jest tutaj w nas, nawet nie w sercu, a w przestrzeni naszego umysłu, w przestrzeni naszych przekonań. Wszystko, co powoduje, że nasze konto jest puste albo czasem jest pełne, czasem jest puste, a czasem jest na gigantycznym minusie i pojawia się w nas lęk i nie wiemy, co dalej z tym zrobić. I tym będziemy się zajmować, także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego wyzwania. Jestem przekonana, że będziemy naprawdę mocno, intensywnie działać. Zresztą wiecie, jak to jest ze mną, jeżeli chodzi o pracę ze mną. I w poniedziałek, jak otworzę dla Was tę przestrzeń, będzie na Was czekało już pierwsze zadanie, powiedziałam, taki pre-work, który Was przygotuje do tego, co będziemy robić tydzień później. Dziękuję Wam, że byliście ze mną dzisiaj na tym live'ie. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Jeżeli czujecie, że ta grupa, jak również i ta wyzwaniowa odnośnie postaw swoje finanse na nogi, jest dla kogoś z Waszych znajomych przydatna, zapraszajcie ludzi, niech korzystają, niech zaczynają zmieniać swoje życie. Bo jak zmienicie swoje życie, a oni zmienią swoje, to więcej osób w naszym otoczeniu będzie inaczej patrzyło na swój świat, na siebie i będziemy mogli wszyscy się wznosić i wzrastać. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj. Pięknego, cudownego dnia i do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.